się ilość uczniów łącznie, to jest nawet dwu bądź trzykrotnie więcej niż na co dzień w waszej szkole? Dwukrotnie większa. Gościmy u nas dzisiaj uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Przyjechali do nas na panele edukacyjne. Opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele uczący w podstawówkach, ale mamy również rodziców, grupy indywidualne. Jakie to szkoły? To jest szkoła podstawowa numer 2 w Białej Podlaskiej, Platerów, Krzewica, Łomazy. Indywidualni zwiedzający, którzy nie zgłosili wcześniej swojej obecności, a wiedząc, że takie panele się odbywają, przyjechali, aby w nich uczestniczyć. Czym są te panele? Na czym polegają? Panele edukacyjne są prezentacją zawodów, w których kształci nasza szkoła. Polegają na tym, że młodzież uczestniczy w 20-minutowych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w danym zawodzie, czy zajęciach specyficznych dla danego zawodu. Młodzież szkół podstawowych wykonuje praktycznie zadania przygotowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Musi być to bardzo ciekawe. To są bardzo ciekawe rzeczy. Młodzież, która nas odwiedza, jest zainteresowana kształceniem w zawodach, które proponuje nasza szkoła. Jakie zawody mogliśmy wymienić? Dzisiaj 4 zawody. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu i technik weterynarii. Młodzież uczestniczy również w zajęciach z koła pszczelarskiego. Są to zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczyciela naszej szkoły. Przygotowujemy się do naboru. Na razie oferujemy młodzieży zapoznanie się ze specyfiką szkoły, prezentację właśnie tych zawodów, żeby mogli świadomie dokonać swoich wyborów. Mamy taki pogląd, że te osoby, uczniowie klas ósmych, którzy byli na takich zajęciach, na panelach edukacyjnych, rzeczywiście tu wracają i są później pełnoprawnymi uczniami szkoły w Leśnej Podlaskiej? Tak, mamy taką wiedzę. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy właśnie naszą przygodę z panelami edukacyjnymi i właśnie po tego typu zajęciach mamy naszych uczniów. Bardzo dużą grupę naszych uczniów zrekrutowaliśmy dzięki właśnie udziałowi w tych panelach edukacyjnych. Mamy tutaj takie dwie diody. Czarną łapiesz w prawą rękę, czerwono w lewą. V, tak? Dziękuję ci. Super, czyli już pierwsze badanko jest wykonane.